Dzień dobry, witam serdecznie, Tomasz Godlewski. Proszę Państwa, wracam z Lichenia. Przebywałem tam oczywiście w sprawach duchowych i gdy wracałem, spacerując sobie, idąc z Bazyliki w stronę oczywiście kawiarni, na terenie Bazyliki, na terenie całego kompleksu, zauważyłem coś niemiłego. Jeśli chodzi o kwestię zachowania się co niektórych pielgrzymów, nie należy, proszę Państwa, na terenie całego kompleksu sanktuarium w Licheniu palić papierosów. To jest nieładne, po prostu. Trzeba o tym mówić. Ja nie słyszałem jeszcze, żeby ktokolwiek powiedział, wielokrotnie widziałem osoby, które palą na terenie sanktuarium. To nie jest tak, że wychodzimy z bazyliki i już jesteśmy na zewnątrz kościoła, jak zazwyczaj takie jest przyzwyczajenie, i możemy wszystko. Nie możemy wszystkiego. To jest miejsce, gdzie przebywają osoby modlące się też, ponieważ nie zawsze modlitwa, to jest klęczenie. Modlitwa to też jest spacer, rozmawianie z Bogiem poprzez wszelakiego rodzaju możliwości, takie jakie daje nam natura. Spacer poprzez siedzenie na ławce i gdy jesteśmy na takim spacerze, kiedy się modlimy, bardzo nieładnym efektem jest, kiedy czuje się zapach papierosa. Ja sam palę papierosy, także proszę mnie tutaj nie cenzurować, że prawdopodobnie gość nie pali. Palę papierosy, lubię papierosy. Ciężko mi jest rzucić ten nauk, ale uważam, że mogę się opanować i zachować odpowiednio, jeśli chodzi o kwestie takich miejsc jak sanktuarium Matki Boskiej w Licheniu. Pamiętajmy o tym. Kwestia odpowiedniego ubrania się też nie zawsze należy przychodzić w spódniczkach. Przepraszam, bo nie umiem wypowiedzieć tego słowa, za rzadko używam. Powyżej kolan. To jest może takie pruderyjne, ale pewne zasady funkcjonują i należy o tym mówić. Jeśli przebywamy na terenie sanktuarium Matki Boskiej w Licheniu, to powinniśmy mówić o tym otwarcie, że to jest miejsce, gdzie powinniśmy być też odpowiednio ubrani, powinniśmy się odpowiednio zachowywać i miejsce skupienia, kiedy jesteśmy sam na sam z Bogiem, to jest bardzo istotne miejsce dla wielu, wielu pielgrzymów. Pamiętajmy o tym. I nie bójmy się w momencie, kiedy ktoś pali papierosa, powiedzieć mu, że bracie, siostro, czynisz nieładnie. Nie chodzi o rozgrzeszanie, nie chodzi o pouczanie, ale o to, żeby powiedzieć, kiedy nam to przeszkadza, należy otwarcie podejść, z uśmiechem oczywiście, poprosić, żeby wyszedł na zewnątrz. Tuż za ogrodzeniem jest teren już gminy Ślesin i nie ma problemu. Tam można sobie zapalić to miejsce, gdzie można papierosy palić. Jeśli my, jako wspólnota Kościoła, nie będziemy mówić o tym otwarcie, to niestety za dekadę zachowanie będzie coraz gorsze i niestety będziemy wszyscy odczuwać tego skutki. Musimy wymagać od siebie wpierw, a potem od innych, od braci i sióstr, ponieważ wszyscy jesteśmy Kościołem i chyba należałoby, żebyśmy o tym mówili otwarcie. Tak mnie się wydaje, ale czy mam rację? Nie wiem. Pozdrowienia z Lichenia. Chciałbym, żeby jak najwięcej osób odwiedzało Licheń. Osobiście mam bardzo duży sentyment, mieszkam niedaleko, ale pamiętajmy też o tym, że odpowiednie zachowanie i odpowiedni ubiór jest bardzo istotny. Mówmy o tym w momencie, kiedy ktoś się wybiera do Lichenia, żeby potrafił odpowiednio się ubrać i odpowiednio zachować. Możecie to nagranie publikować, ponieważ chyba o to chodzi, żebyśmy wzajemnie, jako bracia i siostry w Kościele katolickim, potrafili się wspierać, a jednocześnie też mówić, jak jest. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.